18. Andy Smith. Andy Smith i Sławomir Drabik to dwaj zdecydowanie najniżsi zawodnicy w stawce zawodników Grand Prix. I Tomasz Golob. Teraz niezwykle ważny wyścig dla wszystkich kibiców w Polsce. Tomasz Golob i Sławomir Drabik przeciwko Brianowi Andersenowi i Andymu Smithowi. Oczywiście to turniej indywidualny i nasi zawodnicy będą walczyć każdy jak najlepszy wynik na własne konto. Ale dobrze by było, aby ukończyli go na dwóch pierwszych pozycjach. Z pewnością we wszystkich polskich domach, gdzie odbieralny jest Kanał Plus, już kciuki zaciśnięte. Bieg trzeci Grand Prix Szwecji w Linköping i dwaj Polacy ustawiają się pod taśmą. Tomasz Golob w kasku czerwonym z pierwszego pola startowego, trzeciego w kasku białym Sławomir Drabik, w kasku niebieskim pomiędzy Polakami Brian Andersen i w kasku żółtym Andy Smith, zawodnik, który podobnie jak Mikael Karson w pierwszej Grand Prix tegorocznej w Pradze był zawodnikiem oczekującym. Teraz zamienili się rolami i Mikael Karson, i Andy Smith z Piotrem Protasiewiczem i Simonem Wiggiem. Odjechał jeszcze od taśmy Anderson, teraz to samo robi Andy Smith. Najspokojniejszy ze stawki chyba Tomasz Golob. Zachęca podprowadzający zawodników, aby zajęli swoje miejsca pod taśmą. No jak do tej pory, dwa pierwsze wyścigi wygrali zawodnicy startujący z pierwszego pola startowego, właśnie z tego, gdzie ustawił się Tomasz Golob. Golob, Andersen, Drabik i Smith. Bardzo ważny wyścig dla Polaków, wyścig trzeci. Tomasz Golob nieco spóźnił start, ale już nadrobił tę stratę doskonale. Drugi Drabik, ale upada na pierwszym łuku Andy Smith. Wyścig przerwany. No szkoda, bo sytuacja dla Polaków znakomita. Świetne było to dociągnięcie Tomasza Goloba do linii 30 metrów. Cała czwórka mniej więcej równo wyszła ze startu, ale potem Tomasz Golob, prawdziwy popis jazdy na dojeździe do wirażu, już składał się, już był pierwszy w tym łuku, tam po jego prawej ręce. Dobrze też spod bandy wystartował Smith i uderzony, no nie przez Polaków, przez Andersena. No i zobaczymy, jak teraz zinterpretuje tę sytuację sędzia zawodów. Andy Smith podniósł się już z toru, jeszcze właściwie siedzi, ale widać, że chyba wszystko jest w porządku. Filigranowy Anglik Foxy, czyli Lisek, jak nazywają go przyjaciele z toru. Jeszcze raz spójrzmy, jak doszło do tej kolizji. Bardzo sprytnie Sławomir Drabik wskoczył za plecy Tomka Goloba, a Andersen potrącił niestety Smitha, bo ten wyścig tak pięknie zaczął się układać dla Polaków. I pierwszy wniosek, jaki nasuwa się po rozegraniu tych dwóch wyścigów i startu do trzeciego, to chyba, Robert, taki, że bardzo trudno będzie tutaj wygrać dzisiaj, startując z czwartego pola. Tak wskazuje rozwój wypadków na początku, ale pamiętajmy, że warunki na torze zmieniają się niemal z każdym wyścigiem. Może się łatwo okazać, że w drugiej części zawodu właśnie to czwarte pole startowe będzie najlepsze dla zawodników. Andy Smith pozbierał się już. Będzie chyba krótkie badanie przez lekarza, chociaż wydaje się, że wszystko jest z Anglikiem w porządku. Powinniśmy mieć powtórkę w pełnym składzie. Brian Andersen, brawa od publiczności dla Andy'ego Smitha. Włączony czas dwóch minut przez pana Glassa. Dość długo trwa ta pierwsza seria startów, najpierw problemy. Wyjątkowo podejrzewam, że odbije się to na długości przerw pomiędzy poszczególnymi seriami i tak myślę, że warto powiedzieć Państwu, że w biegu czwartym i w biegu piątym startuje Billy Hamill, a więc to on będzie miał najmniej czasu na regenerację sił
właśnie po pierwszej serii. Dla mnie przewiduje jednak 4 punkty i myślę, że... 4 minuty. 4 minuty, oczywiście myślę, że pan Wolfgang Glas na pewno da odpocząć te 4 minuty Williamu Hamillowi. Ale zajmijmy się wyścigiem trzecim. Tomasz Golob, Brian Andersen, Sławomir Drabik i Andy Smith. Tomasz Golob znakomicie. Tym razem jeszcze bardziej perfekcyjnie niż poprzednio atakuje po zewnętrznej Andy Smith, drugi Sławomir Drabik, a więc ponownie bardzo dobry układ dla Polaków. Trzeci Andersen, czwarty Smith, który jedzie po zewnętrznej i znów Andy Smith upada. No coś niesamowitego. Myślę, że tym razem sędzia nie będzie miał już wątpliwości. Pozbiera się na szczęście Smitha, więc wyścig jest kontynuowany. Bardzo się z tego cieszymy, bo dwaj Polacy na czele. Chociaż wydaje się, że Brian Andersen jeszcze ma ochotę dobrać się do skóry Sławkowi Drabikowi. Tomasz Golob, pewne prowadzenie, przewaga 10 metrów nad Sławkiem Drabikiem, który jedzie spokojnie. Wie, że te dwa punkty w tym przypadku są niezwykle cenne, ale Andersen wyraźnie sposobi się do ataku na Częstochowianina. Dobrze jednak Sławomir Drabik. Jeszcze musi wytrzymać jedno okrążenie, oby nie za szeroko, bo teraz próbuje tam wejść w tą lukę Andersen. I teraz jeszcze świetnie broni się Drabik, ale Andersen bezpardonowo atakuje naszego zawodnika. Kapitalnie Sławek Drabik obronił się w tej sytuacji i zwycięża z Andersenem o długość motocykla. W przodu oczywiście Tomasz Golob, dla niego 3 punkty, ale fantastyczna walka Sławka Drabika do ostatnich metrów z Brianem Andersenem, który na tym ostatnim łuku, no trzeba przyznać, dość ostro zaatakował naszego zawodnika. Ten jednak wytrzymał nerwowo do końca i w popisowym stylu przejechał na drugiej pozycji, a więc brawo nasi zawodnicy, bardzo dobry początek. A Tomasz Golob z szachownicą, taki tu zwyczaj na torze w Linköping, że zwycięzca robi rundę honorową z szachownicą po każdym wyścigu. I właśnie walka Sławka Drabika z Andersenem. Przepraszamy Państwa, że nie komentowaliśmy w czasie tego wyścigu poczynań Tomasza Goloba, no ale bydgoszczanin był daleko z przodu, a więc nie mieliśmy obaw o pozycję, którą zajmie w tym wyścigu. Jechał bardzo pewnie, natomiast Sławomir Drabik znakomicie walczył z Andersenem. No i co najważniejsze, zakończył tą walkę zwycięsko. To właśnie ten moment oglądają Państwo w tej chwili, gdzie wydawało się, że już Andersen... Popychał nogą Sławomira Drabika nawet, chyba. Uciekł mu umiejętnie Sławek. Tutaj bałem się, że Drabik wyszedł za szeroko, ale jednak o pół motocykla...